Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj jestem pod Horodłem na komorze pomiędzy Zosinem a Łuszkowem. Takie miejsce. Byłem już na tym polu, ale jego nie skończyłem, więc jest czas, żeby dzisiaj to zrobić i później jeszcze, mam nadzieję, pojadę na kolejne pole do Horodła. Tam też mam chyba 6 długości pola do zrobienia. I jak uda mi się to zrobić, to jeszcze na kolejne pole przeskoczę, a jak nie, to na tych dwóch działeczkach dzisiaj skończę. Manticora gotowa, szpadelek Fiskarsa też jest. Takie szpadle są już na moim sklepie dostępne, więc możecie sobie zobaczyć. Powiem wam, że dają radę te szpadelki. Zazwyczaj co roku łamałem 2-3, a ten już chyba ze 4 lata jest ze mną. Więc mocny sprzęcik i wystarczający na kopanie na polu. Wykopałem coś z pierwszego dołeczka. Wygląda mi to na jakąś monetkę. To chyba będzie coś nowszego. Tak, 1 grosz współczesny. Z tego dołeczka wyszła taka oto łuseczka z jakiegoś pistoletu. Jak widziałem, wystrzelona już. Teraz wyszła taka rozwalona łuseczka, prawdopodobnie z Mosinka. I znalazłem, tak mi się wydaje, jakąś ceramikę na tym polu. Chyba jakieś naczynie było. Dzisiaj błotko, dzisiaj straszne. Ale coś można znaleźć, nawet i bez wykrywacza. Wykopałem coś z tego dołeczka. Jak widzicie, mam to w dłoni. Zaraz spróbuję to oczyścić. Ciekawe, co to jest. O, jakieś kółeczko. Ciekawe, może to płaciwo jakieś. Możliwe, że to będzie coś starszego. Proszę bardzo. Przy samej rzece, widzicie, tutaj na polu już woda wyszła, a tam w oddali Bóg wylewa. Jestem od granicy, nie wiem, 100 metrów. No, coś takiego. Jeszcze zostało mi chyba z 6 długości pola i je dzisiaj w końcu skończę. A teraz wyszła taka nawet ładna łuseczka z mauzerka. Ciekawe, czy to polski, czy niemiecki. O, to kiedyś się rozszyfruje. Trafiłem prawdopodobnie jakiś guziczek. Zaraz zobaczymy, czy ma uszko. Jest uszko. Jest uszko z drutu. Wygląda mi ten guzior na jakiegoś Ceraczka. Było to straszne dzisiaj jest. Starczy spojrzeć na moje buty. Co chwilę muszę otrzepywać buty z tego błota, ale no choć się da. Trzeba korzystać, bo miesiąc, dwa, znaczy może nie miesiąc, ale dwa miesiące i coś na tych polach zacznie się dziać. I będzie po kopaniu. i łąki zostaną, lasy. No coś widać na tym guziczku. O, ładnie go dotarłem. Ceraczek, piechota, proszę bardzo. Nawet ładny. I trafiłem kolejny kawałeczek ceramiki, znaleziony na oko. Trafiłem jakąś malutką monetkę, jakąś zieloniutką. Ściągnę rękawiczkę, będzie wygodniej ją wyczyścić. O, 2 grosze z drugiej RP. Nawet w ładnym stanie. Może rocznik od razu uda się rozszyfrować. No. Możliwe, ale nie na moje oczy ta moneta już jest. Trzeba będzie pod lupką. Ale tak czy tak, fajny grosik, a dokładnie 2 grosze. Udało mi się skończyć to pole. Zrobię sobie małą przerwę i przenoszę się na kolejną działeczkę, która jest do skończenia w Horodle. Po małej przerwie na obiad dotarłem na drugie pole. Jestem aktualnie w Horodle i tą działeczkę mam nadzieję dzisiaj dokończyć. Pierwszy dołek na polu. I coś już mam. Zaraz spróbuję to oczyścić. Dzisiaj troszeczkę cieplej jest. Na szczęście. Ciekawe, co to może być. No nie mam pojęcia. Nie było zbyt głęboko. Gdzieś na 15 cm. Tutaj jakieś zdobienia są. Ale co to mogło być? Trafiłem jakąś monetkę. Wygląda mi ona na jakąś kopieję. Tak. Kopiejka. Ale no minął chyba większy będzie. Raczej teraz to wam nie powiem, ale na trójeczkę mi to wygląda. Proszę bardzo. I wykopałem jakiś guziczek. Wygląda mi on na groszek niemiecki. Sami widzicie, jakie błoto jest dzisiaj straszne. Łóżko czuję, że jest. O, nawet widać je. Tak. Zdecydowanie groszek. Proszę bardzo. Fajny guzior z błotka. Wykopałem jakiś guziczek. Zaraz zobaczymy, czy łóżko ma. Tak mi się wydaje, że będzie, bo czuję coś pod palcami. Tak, łóżko jest. Spróbujemy go dotrzeć. Łóżko to chyba odlew jakiś. Ale jest... O, jest jakaś cyferka nawet. Liczba dokładnie. Nie cyferka, tylko liczba. Nawet. 20, chyba 29. Tak mi się wydaje. Czyli ceraczek jakiś prawdopodobnie. Na to bym stawiał. Teraz trafiłem, tak mi się wydaje, że monetę z drugiej RP. Wygląda mi ona na piąteczkę. 5-groszówkę. Dokładnie. Męcik ucieka. Tak, 5-groszówka. Proszę bardzo. Dzisiejsze poszukiwania uważam za zakończone. To drugie pole również udało mi się dzisiaj dokończyć i te 2 pola już są skończone. Można przechodzić na sąsiednie działeczki. A tymczasem zapraszam na podsumowanie, a ja zawijam w stronę domu. Jestem już w domu. To są śmieci oraz złom z tego wypadu. Jak widzicie, sporo to wyszło, a tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Jak widzieliście, wypad był w bardzo ciężkich warunkach. błoto kleiło się do butów, jak i do cewki. Pierwszy raz po wykopkach spuchła mi dłoń. Teraz już jest ok, ale miałem spuchniętą dłoń. Z tego względu, że strasznie kleiło się to błoto do cewki. Oczyszczałem szpadlem, ale szybko się zbierało i po prostu rękę przeciążyłem, ale już jest w porządku. No, ale udało się tak czy tak te dwa pola dokończyć i można ruszać z kolejnym wypadem na następne działeczki. Dobra, lecimy z podsumowaniem. Łuseczki tutaj widzicie, jakiś mosinek, mauzerek i coś takiego malutkiego, około 7 mm średnicy tej łuseczki. Dwie monetki tutaj, PRL 20 groszy, 1 grosz współczesny, taka podkładka, 3 kawałeczki ceramiki, raczej to będzie późne średniowiecze, takie mam informacje o tym. 2 grosze z drugiej RP, 28 rocznik, stan taki no nie najgorszy. Guzik Rosji carskiej, to będzie piechota. I tutaj mam takie kółeczko, prawdopodobnie z brązu. Nie jestem pewny, czy to płacidło, bo to kółeczko mogło być elementem czegoś innego, ale jest to bardzo prawdopodobne. Tak czy tak, to jest chyba najstarsza rzecz z tego wypadu. Pole numer 2, to będą te rzeczy. Tutaj, ten oto przedmiot. Tak mi się wydaje, że to będzie jakaś spinka od mankietu. Nawet tutaj fajnie zdobiona, ale nie jestem pewny w 100%. Guziczek, groszek niemiecki, popularny. 3 kopiejki, rok 1879, 5 groszy z drugiej RP, rocznik nieczytelny i guzik Rosja carska 29 numer z kropeczką, wzór guzika 1829. Opis tego guziczka tradycyjnie będzie pod filmem. Pogoda powolutku się poprawia, więc czas na kolejne wypady. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, mówił Grosik do Was. Cześć!